Panie Marszałku, Wysoka Izbo, no niestety mamy do czynienia z zakłamywaniem historii. Państwo posługują się podręcznikami prawicowych katolickich historyków. Posłużę się faktami z życia kardynała Augusta Chlonda, mając zaszczyt przedstawić stanowisko Twojego ruchu w sprawie uczczenia 65. rocznicy jego śmierci. Otóż prymas polski kardynał August Chlond był jednym z pierwszych, którzy uciekli z kraju po napaści Hitlera. 14 września 1939 roku przekroczył granicę polsko-rumuńską, a następnie po 3 dniach wyjechał do Rzymu. Jego dezercję usprawiedliwia się rzekomym zamiarem przedstawienia Piusowi XII tragedii ludności polskiej, ale papież nie był jednak zadowolony z wyjazdu Chlonda. Pułkownik Marian Romejko, polski atasze wojskowy przy Kwirynale, nie kryjąc zdziwienia zachowaniem prymasa Chlonda, pisał w swoich wspomnieniach tak. Zazwyczaj w najgorszych nawet sytuacjach wojennych duszpasterze i lekarze pozostawali przy chorych na duchu i ciele. W 1940 roku Chlond przybył do Lourdes, w 1944 roku został aresztowany przez Gestapo i wywieziony do Paryża. Hitlerowcy zaproponowali mu współpracę. Prasa francuska ujawniła fakty świadczące o jego kontaktach z Gestapo. Miał otrzymywać spore subwencje za pośrednictwem księdza Filipiaka wypłacane przez Gruppenführera SS Fischera. Jego przywiązanie do Watykanu oraz Niemców są rzeczywiście niekwestionowane. W 1927 roku, kiedy przybył do Rzymu po kardynalski kapelusz, który miał otrzymać za wierną służbę Watykanowi kosztem interesów Polski, w czasie śniadania, które na jego cześć wydał prałat Janasik, rektor polskiego kościoła w Rzymie, prymas Chlond opowiadał wesołe historyjki ze swojej przeszłości. Jego kapelan w pewnym momencie zapytał: Eminencjo, kiedy to było? Czy jak eminencja był Niemcem, czy już Polakiem? Prymas, niespeszony pytaniem, odpowiedział z uśmiechem: wtedy byłem już Polakiem. Jeśli chodzi o Włochów, uważali go za Włocha, Niemcy i Austriacy uważali go za Niemca. Tak naprawdę był wiernym synem Watykanu. Już po napaści na Polskę wyższa hierarchia Kościoła katolickiego stała się obiektem ataków i krytyki ze strony Polonii amerykańskiej. Polonia zbierała przed wybuchem wojny, tak jak to się działo w naszym kraju, kosztowności po to, aby wspomóc polską armię. Ogromne ilości złota, pieniędzy, kosztowności złożone na ręce kościoła tuż przed wybuchem wojny zostały przez Chlonda zaprzepaszczone, praktycznie zaginęły. Prawdopodobnie zostały przekazane Niemcom. Chlond wielokrotnie potępiał Żydów jeszcze przed wojną. Potępił również biskupa częstochowskiego, który z kolei potępił pogrom kielecki. Prymas Chlond odesłał delegację żydowską, która prosiła o wstawiennictwo w sprawie pogromu kieleckiego. Dziękuję bardzo. Oczywiście będziemy za odrzuceniem tej. Jak Grzegorz Piotrowski.